Po wizycie w Girokastrze skierowaliśmy się w stronę nieodległej granicy z Grecją. Postanowiliśmy przejechać po północy tego kraju i zobaczyć kilka ciekawych miejsc związanych z historią Hellady. Pierwszym zderzeniem z Grecją były znaki drogowe z nazwami miejscowości, pisane tylko w greckim alfabecie. Przyzwyczajony do pisowni łacińskiej, miałem duże problemy z odczytaniem greki. Pierwszym naszym celem była Ioannina, miasto znane z najnowszej historii Unii Europejskiej. To właśnie tu zawarto tzw. kompromis z Ioanniny, ustalający sposób liczenia głosów w poszerzonej o Polskę i inne kraje postsocjalistyczne Unii. Przede wszystkim chcieliśmy szybko wejść w posiadanie euro i w Ioanninie były pierwsze bankomaty. Wzięte z Polski na wymianę w Albanii dolary i wymienione za nie leki były w Grecji mało przydatne. Z Ioanniny wyruszyliśmy dalej na wschód. Postanowiliśmy trzymać się bocznych dróg i szukać ciekawych miejsc wartych obejrzenia. Na szczęście Grecy korzystają z pewnych wspólnych europejskich kanonów, oznakowań obiektów turystycznych i drogowskazy kierujące do nich opisane są dwujęzyczne i w dwóch alfabetach. Zachęceni jednym z takich drogowskazów trafiliśmy do wysoko położonej w górach wioski. Na małym ryneczku przywitało nas źródełko z wodą, która wedle miejscowych miała mieć właściwości uzdrawiające. Kilkadziesiąt metrów dalej natrafiliśmy na cel wskazany brązowo-żółtym drogowskazem – mury monastyru pod wezwaniem Matki Boskiej. Monastyr otoczony jest niskim kamiennym murem, stanowiącym granicę między sakrum a profanum. Jak dowiedzieliśmy się od miejscowych, świątynia została zbudowana w roku 1233. Zaciekawieni weszliśmy na dziedziniec i do przedsionka, w którym zobaczyliśmy freski powstałe kilkaset lat temu. Ku naszemu zdziwieniu, krzątający się wewnątrz świątyni ludzie pozwolili nam na sfilmowanie wnętrza. Był to jedyny przypadek w czasie bałkańskich wojaży, kiedy mogliśmy oficjalnie filmować wnętrze kościoła. Młody pop opowiedział nam, że w monastyrze znajduje się słynący z cudów obraz Matki Boskiej.
Rzeczywiście w samym środku ikonostasu zobaczyliśmy obwieszoną dziękczynnymi wotami ikonę. Chwila zadumy w chłodzie średniowiecznych murów nie trwała długo. Po wyjściu z budynku, uderzeni przez południowy skwar, ze zdziwieniem dostrzegliśmy przyczynę tego chłodu. Średniowiecze średniowieczem, ale dobrodziejstwa XXI wieku robią swoje. Na ścianie zauważyliśmy działającą klimatyzację. Pojechaliśmy w dół wąską drogą, ale po kilku kilometrach zatrzymał nas kolejny zabytek – kamienny most. Oczami wyobraźni widziałem przekraczające w tym miejscu rzekę oddziały tureckich janczarów maszerujące na podbój Bałkanów. Ruszyliśmy w stronę Kalambaki, słynącej z meteorów, czyli zbudowanych na granitowych słupach prawosławnych klasztorów.